Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania zarządu dzielnicy 14 za 2012 rok. Drodzy Państwo, może najpierw prosił Komisję Rewizyjną, bo to Komisja Rewizyjna jest projektodawcą odreferowania, bo ja pozwolę sobie na omówienie kwestii zeszłego roku sprawozdawczego. Pani Anna Woksa, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Proszę. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem przez zarząd. Dokonaliśmy analizy i uważamy, że w tej sytuacji, gdzie na wielu przypadkach zostały zblokowane środki, to realizacja zadań jest, można powiedzieć, sukcesem dla zarządu i rady. Ponadto wiele dzielnic 16, 17, 18 na łamach głosu nowej sprawozdania, z którym się zapoznałam. I tam w tamtych dzielnicach o wiele, wiele więcej pieniędzy przepadło niż u nas. Także u nas 93% realizacji to jest naprawdę, można powiedzieć, sukces. Także dziękujemy i komisja jak najbardziej pozytywnie przyjmuje sprawozdanie za rok. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja pozwolę sobie w kilku zdaniach, żeby nie przedłużać, bo państwo otrzymaliście taką wizytówkę, która pokazuje w jakimś stopniu, takim poglądowym oczywiście na tyle, aby można było to zmieścić na kilku stronach, co działo się w naszej dzielnicy w zeszłym roku. Ja też chcę podkreślić to, o czym pani przewodnicząca mówiła, że w 2012 roku wszystkie dzielnice były w defensywie, a więc nie tylko musieliśmy koncentrować się na tym, by dobrze wydatkować środki, ale musieliśmy się skupiać na tym, by w ogóle te środki wydać, co nam w sposób oczywisty utrudniało wydatkowanie tych pieniędzy, ale udało nam się wspólnie osiągnąć bardzo wysokie wskaźniki wykonania budżetu, bo z kwoty 2 milionów 373 tysięcy, którą dysponowaliśmy w zeszłym roku. Jeżeli do jednego worka liczymy wszystkie środki, czyli plan finansowy powierzony, priorytety, które mieliśmy do dyspozycji, wydaliśmy 2 miliony 280, co stanowi ponad 96% wszystkich środków, a więc wskaźnik bardzo wysoki na tle innych dzielnic. I taka jest prawda, że to jest sukces mój jako przewodniczącego czy zarządu, ale to jest sukces wszystkich radnych, bo ja przypomnę, że wiele decyzji, wiele propozycji, które przedkładał zarząd, a które miały właśnie na celu lepsze wydatkowanie środków publicznych, zyskały państwa zaufanie, zyskały państwa poparcie, jak chociażby to, że były zadania powierzone, realizowane przez ZIKiT, wykonywane były w ramach umów wieloletnich. I to zaowocowało tym, że z miliona ponad, niewiele ponad miliona złotych, jakie mieliśmy na te zadania, wydatkowaliśmy prawie 100%. Na przykład wspomniana tutaj dzielnica 16 nie wydatkowała 400 złotych, z tego względu, że zdecydowali się na to przetargowe. Drodzy Państwo, sesja trwa. Przypominam. Bardzo się w to angażuję. Drodzy Państwo, będę natomiast oczywiście były zadania, których nie mogliśmy zrealizować. Tutaj pozwolę sobie o kilku takich powiedzieć. Przede wszystkim to był obszar bezpieczeństwa. Tutaj spotkaliśmy się z dziwną decyzją ze strony dyrektora, ówczesnego dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, że zadania, które miały być realizowane, czy też beneficjentem, który miał być policja, nie mogą być zrealizowane. Pan dyrektor powołał się tutaj na ustawę o finansach, na konkretne artykuły, natomiast pozwolimy sobie sprawdzić te artykuły, o co tam dokładnie chodziło. No i z tych artykułów, drodzy Państwo, wynikało po prostu, że środki publiczne można dysponować, wydatkować zgodnie z harmonogramem i tylko te środki, które są związane z umowami. Nic nowego z tego pisma nie wyniknęło, natomiast myśmy uchwałę przypomnę w lipcu 2011 roku, tak więc jestem zdziwiony, że w listopadzie otrzymaliśmy takie kuriozalne pismo, natomiast jestem w stanie zrozumieć, że dyrektorzy wydziałów czy też jednostek też musieli w jakimś stopniu kombinować, mówiąc kolokwialnie, aby zablokować środki finansowe, bo taka decyzja była prezydenta, prezydent wydał stosowne zarządzenia i decyzję, że środki dzielnic będą blokowane. Niemniej
no mimo tych zadań, które nie udało się nam zrealizować, ich było w sumie niewiele, natomiast no, nad każdą złotówką, każdej złotówki zawsze szkoda. Myślę, że udało nam się na wysokim poziomie faktycznie ten budżet zrealizować, również plan finansowy. Ja tylko wspomnę, że plan finansowy tak naprawdę można powiedzieć, że zrealizowaliśmy w 100%. Z tego względu, że pozyskaliśmy dodatkowe 2000 z kancelarii na monitoring. Mieliśmy 40 tysięcy, dostaliśmy dodatkowe 2, a wydaliśmy 40 tysięcy. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że wydatkowaliśmy w 100%. No, drodzy Państwo, ja wierzę, że coś się w tym zakresie zmieni, jeżeli chodzi o blokowanie środków finansowych. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że coś się zmieni. Jest światełko w tunelu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale doszło do takiego porozumienia, to może zbyt mocne słowo, natomiast uzgodnienia pomiędzy przewodniczącymi dzielnic a skarbnikiem, którego gwarantem w jakimś stopniu ma być przewodniczący Rady Miasta Krakowa, że my godzimy się na to, żeby dzielnice dzieliły środki finansowe w proporcji 35% na inwestycje, 65% na zadania bieżące. Chodzi tutaj, drodzy Państwo, o to, że Kraków no jest pod progiem zadłużenia. Podobno się ten próg, podobno się bardzo oddali, jak podkazują ostatnie doniesienia prasowe. Trudno mi to ocenić, natomiast niemniej chodzi o to, że inaczej się liczy wydatki inwestycyjne, inaczej bieżące. Jeżeli ma się więcej inwestycyjnych, no to wtedy to odbijamy się bardziej od tego progu zadłużenia. No i tutaj chodziło o to, żeby dzielnice się na to zgodziły. No wiadomo, w jakimś stopniu jest to ograniczanie naszej samorządności, no bo dzielnice powinny mieć tutaj jakąś taką stuprocentową autonomię, natomiast no, rozumiemy też tą sytuację i tutaj przewodniczący dzielnic na spotkaniu wyrazili zgodę na takie rozwiązanie, bo i tak wskaźniki pokazują, że i tak realizujemy mniej więcej w takich proporcjach te zadania, natomiast no, oczekujemy, że tutaj prezydent nie będzie blokował środków finansowych dzielnic. No, skarbnik nie dał nam takiej gwarancji, bo i nie mógł nam dać takiej gwarancji. Natomiast no, oczekujemy od prezydenta i tutaj przewodniczący Rady Miasta zobowiązał się do tego, żeby tej sprawy nie było. Także no, jest jakaś nadzieja na to, że ta praktyka, która weszła w skórę urzędnikom, a która no, wynika z tej sytuacji finansowej miasta, a więc blokowanie środków, no, stanie się historią. To wierzę. Natomiast chciałem podziękować jeszcze raz wszystkim radnym za te wysokie wskaźniki, tak jak to podkreślić, to nie jest zasługa moja czy zarządu, ale wszystkich radnych. I też chciałbym bardzo serdecznie podziękować Komisji Rewizyjnej za wnikliwą analizę, no i przychylną nam ocenę. No i proszę Państwa o poparcie projektu uchwały przygotowanego przez Komisję Rewizyjną. Tyle z mojej strony, drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Pan Krzysztof Kwiatkowski, proszę. Nie, czy myśmy zwoływali w zeszłym roku sesję nadzwyczajną taką, żeby te środki... Tak, to było w zeszłym roku. Myśmy w zeszłym roku zwoływali. To chciałbym pogratulować do tego majstersztyk. Dziękuję, panie przewodniczący. Czy jeszcze ktoś? Pani Dowierzeńko, proszę. Anina, ale to... Komisja Ochrony Środowiska oceniła pozytywnie sprawozdanie zarządu, a ja osobiście również bardzo pozytywnie oceniam. Będę głosowała oczywiście za przyjęciem. Niemniej jednak chciałam zapytać, bo tak mnie to uderzyło w tym sprawozdaniu, to tutaj się zarząd powołuje na zarządzenie prezydenta z 12 września 2012 roku, które jakoby zabraniało zainstalowanie ciepłej wody w gimnazjum w 36 i obudowę rur w szatni szkolnej. To mnie trochę tak... Znaczy Pani Osiu, bo to było zarządzenie prezydenta, które generalnie nakazywało wszystkim dyrektorom jednostek realizujących, czyli na przykład Zespół Ekonomii i Oświaty, nie realizowanie tych zadań, które są niezbędne, czy też konieczne z punktu widzenia zapewnienia im dalszego funkcjonowania. Czyli jakieś takie remonty dodatkowe, wszystko zostało zablokowane. To by było... Czy to nie jest to niezbędne? Nie tak, że prezydent przyszedł i powiedział, że nie będzie tego robione, tylko po prostu zgodnie wszystkich dyrektorów jednostek i oni nie mogli wydatkować środków, natomiast jeżeli wydatkować, to musieli na każdy wydatek do zasady. Ale szkoda, że wcześniej nie zrezygnowali, bo można było jeszcze te złotówki gdzieś przeznaczyć. Się spodziewali 12 września, przyszła taka radzieła. Się nie spodziewam. Ja powiem szczerze, robiliśmy wszystko, żeby te pieniądze wydać najszybciej, natomiast są pewne procedury. No
że zarząd naprawdę stanął na wysokości zadania i bardzo, bardzo się postarał, że zostały te środki wydatkowane. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo. Czy jeszcze ktoś w dyskusji chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Jest za? 23 wstrzymało głosu. Państwo, to muszę jeszcze raz przeprowadzić głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Bardzo Państwu dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.